Chciałem Wam przedstawić fajny produkt od firmy Liros, produkującej bardzo dobrej jakości liny syntetyczne, liny do offroadu, do jachtów od wielu lat. Czym charakteryzuje się lina, którą mam przed sobą? Jest to lina Dynema SK78. Bardzo fajnie zrobiona, bardzo profesjonalnie, zaczynając od początku. To jak jest zakuta, pokazuje nam właśnie różnicę pomiędzy tą liną, a linami dostępnymi z Chin, z polskiego rynku. Potem mamy 3 metry osłonki specjalnego włókna odpornego na temperatury. Idealne na właśnie początek wyciągarki, czyli na ten bęben, gdzie najbardziej się grzeje wyciągarka. Mamy 2 odcinki jednometrowe osłonki na linę, które możemy przesuwać dowolnie po linie. Po całej linie. Dzięki temu możemy dziś linę oprzeć o drzewo, o jakiekolwiek miejsce i żeby lina bezpośrednio nie ocierała się w tym miejscu. Więc dużo łatwiej ochroni się przed przetarciami. Na początku linii właśnie jest wspomniany drugi kawałek jednometrowego osłonki, który możemy także przesuwać. Jest kausza rurowa. To jak jest zakończona lina, to też kompletnie inaczej. Jest, oprócz tego, że jest wpleciona w środek pięknym warkoczem, to także jest jeszcze zaszyta specjalną nicią, żeby łatwiej utrzymywać. No i standardowo czerwony hak. Ta lina to jest 10 mm, 30 mm firmy Liros. Bardzo fajny produkt. Do tego, zapomniałem, do tego jeszcze dostarczana jest w pokrowcu. Dzięki.